Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Polską Ligę w NBA 2K25. Przed nami pora na kolejny odcinek, gdzie będziemy mieli już siódmy sezon. W poprzednim odcinku, w tym szóstym sezonie, poznaliśmy nowych mistrzów, i tymi nowymi mistrzami zostali Wilki Rzeszów. To jest ich oczywiście pierwsze zwycięstwo mistrzostwa, jeśli chodzi o ich zespół. Nie wiem, czy w sumie coś się się tam pozmieniał, czy nie. Chyba ich gwiazdą numer jeden, właśnie jest David Robinson i to on był final MVP, a więc dość udany start jego kariery. To był dopiero jego drugi sezon. W karierze i już właśnie w tych pierwszych, może powiedzieć, dwóch latach jest mistrzem NBA. Raz w Finals MVP też, oczywiście jest. Dwa razy First Team All NBA, czyli w swoim rookie season i w swoim drugim sezonie już był First Team All NBA. Raz, raz też już był Defensive Player of the Year, więc naprawdę świetny początek kariery. No, David Robinson, patrz na to, że jest młody, ma największą szansę żeby być future goatem, można powiedzieć, jak na razie, no, bo na obecną chwilę, oczywiście, goatem jest Magic Johnson, no, bo jednak. Tak przy okazji to przypomnijmy sobie skład, jak wyglądają tych oczywiście drużyn na ten siódmy sezon. Jeśli chodzi o rycerze się na górę, tutaj chyba bez zmian w miarę. Mam wrażenie, że ci zawodnicy tam większe gwiazdy, no właśnie, że jakiegoś czasu tutaj są. Idąc dalej, mamy tutaj puszczę Białej Stok, tutaj John Stock, John no oczywiście Sydney Monkley, cały czas razem są. Potem Forteza Bytgorz. Ten zespół, który no właśnie jest jednym z gorszych od kilku już lat, co jest dość istotne. Jakoś nie umiem się odbudować. Klasz to Dale Terry Telecomings. Oni mieli jeszcze jednego zawodnika, albo się mylę, ale mam 4,90 plus overall gości, 1,89. Ten zespół wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Piraci Gdańsk, no i właśnie, a propos Piratów. Gdańsk, Magic Johnson. 6 sezonów rozegranych, ogólnie 6 sezonów mieliśmy tutaj. W każdym sezonie Magic Johnson był miałem być fajne był MVP, ligi, sezon zasadnicza, więc jest to niesamowite, co on robi. Zobaczymy, czy będzie 7 czy będzie siódmy sezon z rzędu. No i tak ma 30 lat, więc za niedługo, prędzej czy później, będzie musiał regresować. Ale zobaczymy, czy jeszcze w tym sezonie da radę pójść po siódmą nagrodę MVP z rzędu. No jego najlepszy teammate to Tom Chambers, więc jego zespół nie wygląda zbyt dobrze, żebym powiedział. Kopalnia Katowice, tutaj największą gwiazdą jest Chris Mullin, Potem Piorun Kielce, tutaj największą gwiazdą cały czas jest Dominik Wilkins. Potem Smoki Kraków, tutaj Joe Dummers, Alex English Duet. Czerwonić oczywiście tutaj Michael Jordan i Moses Malone. W Tygrysy Lublin tutaj mamy Marka Guerra Billa Cartwrighta, Kings Lorchinca, Duet Tomso, e, Thomas i Samson oczywiście. David Zeppola, tutaj Kevin McHale cały czas, e, razem z nim Xavier McDaniel. Koziołki poznaj Mark Price, młody, razem tutaj jest Be e, Bill Limber. To będzie pierwszy sezon, w którym Bill Limber nie jest według gry najlepszym zawodnikiem, bo jest jakby tutaj na drugim miejscu. I wielki życz, obecni mistrzowie, oczywiście tutaj też przed chwilą widzieliśmy, ta trójka, na w sumie. Piątka, może powiedzieć, albo najwięcej, no, ale główna dwójka to ta, która myślę, że się przyczynia do na najbardziej do sukcesu to oczywiście David Robinson i Agent Dentley. Porsche Śczecin to jest cały czas Akim Olajzawun. Słońce Toruń, tutaj cały czas James Worthy, Lever, King, Malone, Capital Warszawa to jest cały czas Clyde Drexler. Larry Bird, Karl Malone, Scottie Pippen, w Wrocław. Jakby tak mniej jednego z tych skrzydłowych jako garda, to byłoby dla nich lepiej. Choć Larry już e, regresuje, bo Larry miał jeszcze niedawno 99 overa, więc Larry Bird będzie powoli regresował. Ale Scottie i tak pewnie będzie six na ten sezon. No i to tyle jeśli chodzi o te drużyny. Jedną rzecz na pewno, którą bym jeszcze pokazał, to są e, to są e, stroje tych dwóch nowych drużyn. Zapomniałem właśnie w poprzednim odcinku pokazać, ale teraz mogę pokazać te stroje, które właśnie mają te nowe drużyny. A więc najpierw najpierw niech to będą. To będzie najpierw będzie klasztor czasochowa. Jeśli chodzi o ich stroje, to mogę właśnie w tym momencie pokazać, jak to wygląda. Jeśli chodzi o ich stroje, tak wygląda Home Jersey, Away Jersey i Alternative, czyli tam trzecia koszulka. Tak to wszystko wygląda. I to właśnie jest klasa Częstochowa, A jeśli chodzi o słońce, toruń, to teraz pokażę już właśnie. I ta spora na ich koszulki, ich koszulki tak się prezentują: to są ich Home Jerseys, to są ich Away, i to są ich Alternative Jerseys. Tak to wszystko się prezentuje. I możemy przechodzić dalej. Dobra, więc wszystko pokazałem, wydaje się, więc pewnie możemy startować. Możemy pewnie startować. I zaczyna pierwsze tutaj spotkania. Mamy pierwsze kilka meczów może powiedzieć, tam z dwa może, lub trzy. I tak to wygląda. Początek Piraci Gdańsk już zaczynałem od rekordu 0-3. Więc powiem tak. Zwykle żeby wygrać nagrodę MVP, trzeba też mieć w miarę dobry rekord. Więc jeśli tak to będzie wyglądało dla Piratów Gdańsk, to ta seria Magic Densona chyba musi być przerwana. Jeśli chodzi o południe za to tutaj na przykład Odra Wrocław 2-0, Klasztor to 2-0 tutaj kilka zespół niepokonanych smoki Kraków na ostatnim miejscu. Przejdźmy tutaj dalej oczywiście na początek już grudnia i zobaczymy jak tutaj troszkę więcej będzie mieli meczów rozegranych, jak to teraz na przykład się prezentuje. No jeśli chodzi o północ... A, JP Racik po 6 meczów z rzędu wygrali. Spoko, więc Piraci Gdańsk wracają na szczyt, na ostatnim miejscu Kapital Warszawa. Jak dobrze oczywiście pamiętamy 8 drużyn z obu konferencji awansuje, czyli na obecną chwilę Kapital Warszawa by wypadli i nie byliby w playoffs. Jeśli chodzi o południe to Odra Wrocław wygląda naprawdę bardzo mocno, tak samo Kopalnia Katowice czy na przykład Klasztor Czerstochowa i na obecną chwilę to Smoki Kraków. Najbardziej utytułowany zespół nie byłby w playoffs. Tak to właśnie na obecną chwilę się wy... prezentuje, się tutaj oczywiście. A my możemy zerknąć teraz, pierwszy raz, będziemy mogli zerknąć na rankingi i zobaczyć, czy Magic Johnson jest na razie faworytem do wygrania siódmej nagrody MVP z rzędu. Zobaczmy najpierw konferencję. No, dobry mają miejsce na pewno, dobry re rekord na pewno mają dobry. Kapital Warszawa cały czas najgorsza drużyna, jeśli chodzi o północ. King Olsztyn, King's Olsztyn i rycerze Zielona Góra na przodzie. Na południu Odra Wrocław możliwe, że wykręci najlepszy rekord w historii ligi, bo naprawdę mają dużą szansę na to. To na pewno. No, Odra Wrocław musi być jak na razie zdecydowanym faworytem do wygrania nagrody. Wygra, wygrałem mistrzostwo, a nie żadnej nagrody. Czy oni tak? Scotty i jest u nich Sixmanem. No i to działa. To działa na pewno, można powiedzieć. Smoky w ostatnie miejsce. Faworytem do wygrania nagrody MVP na obecną chwilę jest Isaiah Thomas. Czyżby w końcu ktoś zdetronizował Magica Johnsona na obecną chwilę? Jest do tego faworytem właśnie Isaiah Thomas. Rookie of the Year tutaj Glenn Rice faworytem. Scottie Pippen faworytem do wygrania nagrody Sixman Man of the Year. David Robinson ponownie faworytem do wygrania nagrody Defensive Player of the Year. Most Improved tutaj faworytem Vlado Jeremic. Clash Player of the Year Dominic Wilkins. I tak to się prezentuje. Teraz możemy już kontynuować. Trade deadline. Zobaczymy sobie dokładnie jakie tutaj wymiany... Jakie wydarzyły się tutaj wymiany potencjalnie, jeśli w ogóle coś się wydarzyło oczywiście, bo kto wie. I Transaction Report. Mieliśmy wymiany. BJ Armstrong i Alan Wesley za Joniego Mura i Ukara e, Russella. Brad Davis i Jackie Bradley za Altona, Lister'a i Franklina Edwardsa. Terrell Bailey i First Rounder za Derricka McKay'a. I na koniec jeszcze, to jest chyba największa wymiana, Dan Major. Major, Ma zawsze pewnie jak nazwisko się wymawia. On i Chris Childs wymienieni za George'a Johnsona i Kyla Mejsiego. Więc tak to się prezentuje. Tak wyglądały wymiany, które Tutaj mieliśmy, przechodzimy do, oczywiście, All Star Weekend. Tutaj Free Point Contest Winner Jeff Hornacek, Slam Dunk Contest Winner B. Thompson ponownie. I w meczu gwiazd wygrywa. Team. Zawsze zapominam to wygląda, wygrywa. Team Południe, tak, Team Południe, więc MVP tego meczu został pewnie Karl Malone, jakby to tak to wyglądało, i możemy kontynuować. Początek mamy lutego. Award Races. Magic Johnson wrócił na pierwsze miejsce, więc Magic Johnson szybko się tak nie podda żeby zdobyć ponownie MVP nagrodę. Rookie of the Year czas bez zmian, Scotty Pippen bez zmian, David Robinson bez zmian. Sidney Willox to jest nowa zmiana, że on jest Most Improved Player faworytem, Clash Player of the Year bez zmiany. Czy cały czas na północy? Jednak nie, ani Olson, ani Gdańsk na szczycie nie są. Fajnie na pewno widzieć właśnie tych koziołków, tak jak mówiłem, no bo tak fajnie też byłoby widzieć Portece Biedgoszcz w podobnych miejscach, bo to są dwie ekipy, które myślę, że mogą, mogę powiedzieć, że są najgorsze, jak na razie w tej całej serii, w tej całej historii ligi. Najdłużej jakby byli słabi, bym tak powiedział, a koziołki Poznań to pamiętam, że to był drugi zespół, który tworzyłem, bo pierwszy zespół, który tworzyłem to pamiętam port, port Szczecin. To też pamiętam, Kapital Warszawa na ostatnim miejscu tutaj Odra Wrocław nie zatrzymuje się i na ostatnim miejscu Smoki Kraków. Czyli na są Kraków i Warszawa bez... Udział w play żeby tak to się zakończyło. Właśnie to na pewno mała niespodzianka, Warszawa już nieraz byli w finale konferencji, a Kraków oczywiście wiemy, jak wiemy oczywiście, że dwa razy wygrali już mistrzostwo. Faworytem do wygrania na miesiąc przed końcem jest Magic Johnson, ale nie jest taki takie bezpieczne, myślę. Wydaje mi się, że się musi naprawdę bardzo, bardzo pilnować Magic Johnson i ta siódma nagroda MVP z rzędu może nie być taka łatwa, to myślę, że jest najcięższa nagroda dla niego. Tutaj najbardziej musi się chyba napracować, bym powiedział. Bez zmiany tutaj. Scott Pippen, David Robinson, Vlado Jeremić wraca ponownie na lidera jeśli chodzi, o six, jeśli chodzi o most improved, Karl Malone teraz z fawortem do wygrania nagrody Clash Player of the Year i konferencje konferencje. Północ tutaj Zielona Góra, Poznań, Olsztyn, Gdańsk, Toruń mają już udział w play zapewniony. Wydaje się, że wydaje się, że też na pewno Szczecin, Białystok zagrają i będzie bitwa pomiędzy Bydgoszczą a Warszawa, Kto zajmie to ostatnie miejsce? Tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o północ, nie, nie północ, a południe No Odra Wrocław już ma najlepszy rekord Nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał 25 meczów wygranych w sezonie Odra Wrocław najlepszy ma sezon zasadniczy w historii Tylko jedna porażka u siebie jak na razie Zdecydowany faworyt do wygrania, do wygrania mistrzostwa całego tutaj Kopalnia Katowice, Debil, Zopol, Czerwoni Łódź też są w playoffs, Wydaje się dość pewne, że jakby no tutaj Kraków nie będzie Wydaje się, że od Częstochowy w górę wszyscy będą na pewno Wydaje się, że to jest dość oczywiste, tylko to jest kwestia za chwilę to ogłoszą oczywiście oficjalnie, za chwilę to będzie właśnie of oficjalne już. No i kończymy ten siódmy sezon. I tutaj konferencje północną wygrywają Rycerze Zielona Góra. I to ostatecznie Forteca Bydgoszcz jednak bez udziału w playoffs. Kapital Warszawa jednak się wygrzeba, ale jeszcze, no ale bądźmy szczerzy, zbytnio w playoffs nic nie osiągną tutaj. Piraci Gdańsk skończył o tym szóstym miejscu, czy to, a Kings Olsztyn na drugim. Czy to pomoże Isaiah Thomasowi pokonać Magicę Johnsona w walce o nagrodę MVP? Za chwilę to wiem. Oczywiście Odra Wrocław wygrywa 30 meczów wygranych. Tego jeszcze nie, nie widzieliśmy. I Smoki Kraków najgorszą drużyną obecnie w NBA. Tak to wygląda. Tak to oczywiście wygląda. No i możemy kontynuować. MVP tego sezonu zasadniczego zostaje Karl Malone. Wow. Ani Isaac Thomas, ani Magic Johnson. Czyli jednak Karl Malone przerywa tą ogromną, tą długą serię Magic Johnson. Pierwszy, kończymy sezon i MVP ligi nie jest. Właśnie Magic Johnson, no ale jest to Karl Malone, czyli lider pewnie najlepszej drużyny, więc w sumie nie dziwi mnie to, że jest on MVP. Rookie of the Year, Glenn Rice, Scottie Pippen, Sixth Man of the Year, David Robinson, Defensive Player of the Year, Most Improved, Vlado Jeremić i Coach of the Year, oczywiście trener Oder Wrocław. No Wrocław naprawdę ciężko ich nie typować właśnie do wygrania, ale w sumie z drugiej strony nieraz mieliśmy faworytów, ale takiego jeszcze chyba nie mieliśmy. Nie, no, nigdy nie mieć. Tak, mówiłem, no, to jest najlepszy rekord. Nikt nie miał jeszcze takiego sezonu. Nikt nie miał takiego jeszcze sezonu, więc no, oni muszą być zdecydowanym faworytem. I zaczynamy te playoffs. Pierwsza seria do trzech wygranych, więc mamy tutaj już kilka eliminacji i mamy trzy duże wyeliminowane. A więc Piraci Gdańsk wypadają, Port Szczecin im dał sweepa. Tak samo Kociołki Poznań dali sweepa Toruniowi, i też sweepa dostali Kielce. Tak to wygląda. Kolejny mecze. Teraz kolejny drużyny wypadają, Częstochowa, Olsztyn, Warszawa wypadają, a więc e, tak to właśnie wygląda. Mamy już jeden, dwa, dwa, dwa mamy tutaj, już mecze potwierdzone, jeśli chodzi o Game 5. Zobaczymy, czy jeszcze będą gdzieś indziej. A nie, to w sumie są jedyne mecze, tak, to są jedyne mecze, które tutaj mamy. Czyli, czy jest jakaś niespodzianka? No Olsztyn. no, Olsztyn na pewno jest niespodzianką. Olsztyn może być niespodzianką, to na pewno. I to jest jedyna niespodzianka jak na razie. Dobra, możemy przejść do jednego z tych dwóch meczów. Czy obecni mistrzowie odpadną już w pierwszej rundzie? Bo to się może wydarzyć za chwilę. Wilki Rzeszów w Czerwoni Łódź. Czy mistrzowie odpadną? Minuta do końca. Nie wiem, czy będziemy oglądali. Nie dam rady zrobić nic. To jest za mało czasu. Nie, nie, no nie się rady zrobić nic już, bo po prostu jest za mało czasu na to, żeby, jakby oni jeszcze mogli rzucać Jakby oni mogli jeszcze rzucać te, te trójki jakby, to jest ta era, w której, no, tylko praktycznie dwa punkty zdobywają, więc Wiedziałem, że tutaj się nic nie wydarzy Idziemy dalej, kolejny mecz, tutaj, zobaczmy, czy tutaj będzie ciekawiej Kopalnia Katowice i Tigris Lublin No chyba tutaj nie będzie ciekawego meczu, choć Czy jeszcze kopalnia powalczy? To jednak jest za daleko, że wchodziłby bo nie ma sensu no, no nie będzie tutaj nic już. Tygrysy Lublin to zrobią. Troszeczkę próbują wracać, ale tak jest za późno. Troszeczkę się pozbywali tych punktów, ale po prostu no, nie, nie mniej szans. Kopalnie Katowice wypadają i znamy już półfinały konferencji. Jedynie Rzeszów tutaj jest z tych drużyn mistrzem poprzednim. Ale wydaje się, że Wrocław powinien ich wyeliminować też oczywiście gramy do czterech wygranych. Rycerze, Zielona Góra i też yy, Odra, nie Odra, a Dewicz pole awansowali dalej. Wrocław ma naprawdę ciężką przeprawę, ale grają dalej, tak jest. Czyli oficjalnie poznamy ponownie nowych mistrzów, bo już Wilki rzecz odpadli tutaj i no ponownie cały czas Odra Wrocław faworytami na pewno. I zaczynamy finały konferencji. Odra, Odra, Odra Wrocław jeszcze nie wypadają. Ale w tym momencie wypadają. Wow, czyli jednak, Odra, Wrocław nie zagrałem nawet w finale. Tak samo nie zagrałem w finale Białej Straw. czyli mamy starcie Zielona Góra kontra Opole. Finał NBA, nie NBA, finał Polskiej Ligi. Cały czas będę musiał mówić NBA. Finał Polskiej Ligi tak właśnie się prezentuje. 2 do 2. Zielona Góra przegrywa. Opole jako pierwsza drużyna ma szansę, żeby zgarnąć to mistrzostwo. Grałem na wyjeździe. W Zielonej Górze. Czy to ich zatrzyma jednak? Bo wydaje się, że na obecną chwilę nie, ale Zielona Góra fenomenalna trzecia kwarta. Troszkę za późno tutaj wszedłem. Nie, nie ukrywam, że troszkę za późno to kliknąłem. Za bardzo się skupiłem na tym, jak na dole to wyglądało. No, ale... A, David mam piłkę. To dobrze, to dobrze, bo dla ciekawości może być. To dobrze, żeby było ciekawie, Ale właśnie... Chodzi tak, wątpię, że się cokolwiek tutaj wydarzy, szczerze. To dobra, już zobaczmy. To jest finał, więc zobaczmy, ale wątpię, że się coś wydarzy. No, głupio zaczynałem, bo już łapią, już od razu timeouty biorą. To jest tak głupie, ale no, ale to robią. 28 sekund do końca to nie jest tak źle, prawda? By trafić szybko te dwa punkty, to tylko dwa punkty straty mają, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I switching przy piłce ponowny timeout. No, to jest, nie wiem, prawda? Nigdy tego nie zrozumiem, czemu oni to robią, ale, ale to robią cały czas. Jest 27 sekund do końca. Chyba już timeouty wyczerpali, więc nie będą już tego mogli robić. I wracamy ponownie do gry. Piłka w dłoniach. Teraz Marka Price. Nie, to jest Miałem mówić, że Mark Price mi się wydawało, ale to nie. Mark Price jest gdzie indziej. Sitching przy piłce. Podaję do Kevina McHale'a. Gwiazda numer 1 tej drużyny. Kevin McHale. A przeciwko niego chyba jest Patrick Ewing, więc ma ciężką przeprawę. Kevin McHale. Oj, co ci strasznie dużo czasu, McDaniel musi już rzucać tą trójkę, ale nie trafia oczywiście to jest po meczu, a więc mamy Game 7, tak jest, mamy Game 7, mamy Game 7 w finale o Mistrzostwo Polskiej Ligi, to naprawdę fajnie, no perfekcyjnie, jakby nie mogło być lepiej jak, niż Game 7 właśnie w takim finale, no i zobaczmy, czy Opole wygrają u siebie to Mistrzostwo. Niestety równo nie będzie. No, równo nie będzie. Ale i tak oczywiście będziemy zobaczyć, jak będzie jak, jak będzie celebracja tutaj. Równego meczu właśnie nie ma. Wiemy już jedno. Lewis i będą mistrzami Polskiej Ligi w siódmym sezonie. A więc kolejny zespół z południa właśnie. To ja mówię, mam wrażenie, że bardziej te na pewno jakby większy sukces odnoszą drużyny z południa. Jak na razie. W, tym, w, tym, w tej historii może być Polskiej Ligi na razie to właśnie drużyny z południa bardziej sobie lepiej radzą kolejne duża, właśnie, która to udowadnia. Devil, że pole będą nowymi mistrzami jeszcze mogą to robić u siebie, w swojej arenie, może powiedzieć. Więc wyszło im to na dobre, że przegrali tamte mecz, bo teraz w Game 7 wygrali u siebie i właśnie zostaną mistrzami nowymi. Za chwilę będą e, ukoronowani, można powiedzieć. Faul na Kevinie. jeszcze McHale na sekundę do końca. Kevin McHale prawdopodobnie odbierze nagrodę w finals MVP. Wątpię, że ktokolwiek tutaj mógł inny. No, McDaniel, McDaniel też mógł, ale pewnie to będzie Kevin McHale, który jeśli trafi teraz. Będzie oferty point game'a I tak jest, ma 30 punktowego występa, a tutaj w tym momencie I to jest koniec tego sezonu I koniec tych finałów Devil Opole mistrzami Polskiej Ligi w tym sezonie Devil to była w miarę przez wiele taka solidna drużyna, jeśli dobrze pamiętam Byli praktycznie zawsze w playoffs Ale nigdy nie byli takim, wydaje się, realnym mega kontenderem Ale to się zmieniło w tym roku Bo w tym roku oni zostali mistrzami, a Rycerze Zielona Góra no nie tym razem. Oni też, jakby od, mam wrażenie, od kilku lat naprawdę są czołówką też tej polskiej ligi. Mam wrażenie, że właśnie tutaj nieraz ich widziałem. Minimum finał konferencji, finałem jej nie czy ich widzieliśmy, finał ogólnie polskiej ligi nie czy ich, widzieliśmy ich czy nie, ale miałem wrażenie, że właśnie nieraz ich widziałem, że po prostu byli w playoffs i dobrze sobie radzili, ale po prostu jeszcze nie daje rady nigdy tego mistrzostwa ostatecznie zgarnąć. I teraz pora na celebrację. prana na odebranie najpierw trofeum za wygranie mistrzostwa. A potem pora pewnie dla Kevina McHale'a na odebranie nagrody Finals MVP. Tak jest, Kevin McHale jest Finals MVP, jeśli się nie mylę. Choć nie pamiętam, właśnie. Czy mogę powiedzieć, że on jest siódmym Finals MVP? Bo nie pamiętam, właśnie, jak Kraków wygrał dwa razy. Czy ten sam zawodnik wygrywał u nich Finals MVP, czy nie? To nie ukrywam, że nie pamiętam. No na pewno jest to kolejny, oczywiście, nowy Finals MVP też, którego jeszcze nie mieliśmy nigdy. Tak samo jak nie mieliśmy nigdy Opole jako mistrzów. Więc kolejny sezon i kolejni nowi mistrzowie. Choć jakby wiadomo, że z każdym rokiem jest coraz ciężej, żeby mieć nowych mistrzów. Wiadomo, bo jednak, no nie można co sezon nowych mistrzów tutaj. Yy, może powiedzieć, jakby. Jakby to nazwać. Uhonorować? Może. Nie w sumie to bardziej uhonorować się mówi, ale no nie można po prostu nowego mieć mistrza co roku. Nie da się tak, oczywiście. John Drew i Leonard Holmes, a więc nawet jeszcze Clint Richardson, trzech, trzech zawodników Olsztynu, kończy karierę, no. Nie są tacy niesamowici gracze, no, ale ten drżu na pewno jest ważną postacią. Był na pewno. Cała swoja kariera w Olsztynie. Robert Parisz kończy karierę. No to oczywiście mieliśmy go w Katowicach, mieliśmy go w Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie i teraz w Wayne Cooper kończy karierę. Gas Williams kończy karierę. On pamięta, że właśnie w Szczecinie grał, potem Łódź i Olsztyn. Ron Brewer kończy karierę. Clint Richardson właśnie Winnie Johnson kończy karierę, no to kolejny dobry zawodnik Magica Johnsona, kolejny kolega zespołu jego dobry, kończy karierę więc no Piraci Gdańsk muszą kogoś, kogoś zdobyć, nie wiem, podczas free agency albo w drafcie, bo naprawdę może to wygląda nieciekawie Mike są też kończy karierę, on grał w Bydgoszczym u nas Trent Tucker no i w sumie reszty nie musimy już patrzeć, history changes Wait lottery system Dobra, powiem tak Dam to, bo ja już mówiłem o tym, że ja bym Chciał w sumie mieć taką loterię jak w rzeczywistości Bo taka mi się podoba, dlatego Dlatego właśnie to zgodzę się na to, ale na te Inne rzeczy się tutaj nie zgodzę już Nie będziemy tutaj nic Zmieniać, właśnie żadnych strojów, żadnych Parkietów, niczego nie będziemy tutaj zmieniać To jak to wygląda, to na obecną Tak ma zostać Wszystko tutaj damy vetoed Dużo tych ja praktycznie, wszyscy, yy, wszyscy praktycznie właśnie tutaj jakieś zmiany chcą wprowadzać, tak to wygląda, by właśnie każdy dosłownie chciał zmianę jakąś. Chyba każdy właśnie, dosłownie chyba każdy zespół widzę, ale to nic. I Wito po raz ostatni, dobra, więc najważniejsze właśnie, że to o tym prawie bym, prawie bym zaakceptował zmianę Krakowa i musiałbym robić cały cały czas jakby może od nowa i musiałby się tak robić musiałbym ich od nowa zrobić dobra więc witał to to jest akcepted tak zgadzam się na to league meetings approved uh, teams with the same record will share the same odds no pewnie re reject to nie też nie też nie dobra więc tak jest to może być approved jak ta loteria draft wygląda aha wygląda tak nie wiem naprawdę nie wiem nie podoba mi się właśnie ta loteria jak wygląda, no dobra, więc loterię draftu wygrywałem Kraków Smoki, potem Forteca Bydgosz, no jakby fajnie, że te drużyny, które są słabe wygrywają, ale chciałem, że ta loteria wyg wygląda troszeczkę może inaczej, choć nie wiem, z drugiej strony aby to jest po części sprawiedliwe, bo kto jest słaby wygrywa loterię, no nie wiem w sumie, e, dobra, staff signing. To nieważne. draft. To zobaczmy, kogo z pierwszym wyborem w drafcie biorą Smoki Kraków. Oni mają już chyba Glena Rice'a i Shona Eliota i do tego mają Garego peytona Powiem tak, Smoki Kraków naprawdę robią dobrą odbudowę, przebudowę robią dobrą i za chwilę naprawdę ponownie wrócą do bycia jedną z lepszych drużyn, myślę. Forza Bitgorz mają Kendala Hilla. Capital Warszawa robią dużą wymianę, bo to musi być duża wymiana, skoro trzeci pick oddają. Mają Alexa Inglisza. no to jest definicja, że to jest definicja, że Smoki Kraków są w przebudowie. Oni oddają ich największą gwiazdę, która jest już wiekowa. Kapital Warszawa mają duet Task, Clyde Dexter i Alex English, a w zamian za to Smoki Kraków wybierają sobie Derricka Colmana. Puszcze Biosek mają Lionela Simonsa. Klasztor Częsowa mają Antonio Davisa. Cedric Sebajos wybrałem przez Piratów Gdańsk. Słońce Tory mają Tarek Milesa. Tegrysy Lublin, Denisa Scotta mają. Piorą Kielce mają Mahmuda. Abdulla Raufa, Port Szczecin, wybieram Jacksona May'a. Teraz King's Olsztyn, Marcus Liberty tutaj. Kościółki Poznań, Tony Kukocz, Tony Kukocz trafę do koziołków Poznań. Wilki Rzeszów wybieram Robina Hicksa. Rycerze Zielona Góra robią wymianę i pozyskują Brana Davisa. No dobra, a Piraci Gdańsk wybieram sobie Dee Browna. Czerwoni Łódź mają Moe Townsenda. Kopalnia Katowice wybiera Angelena Eriksona. Od Rawroca wybierałem Duane i Cowswella i ostatni wybór w pierwszej rundzie to Devils, Opole, Mistrzowie, wybierają Eldana Cambra. Wydaje mi się, że to dobry wybór jak na ten pick, tak bym powiedział. Najlepszy wybór to jest Gary Payton, Derek Coleman też dobry wybór. No Kraków naprawdę, bym powiedział właśnie, że podoba mi się to co robi Kraków, naprawdę. Kraków robi bardzo, bardzo dobre i przemyślane ruchy, tam na pewno mi trzeba przyznać. Steel Draftu, nie wiem w sumie. To mógł być stylem draftu, myślę, że nie ma takiego jakiegoś, no nie, może Mahmoud Abdur -Rauf? Nie wiem, w sumie ciężko powiedzieć, czy ktokolwiek w ogóle był stylem draftu. A więc przechodzimy teraz dalej: Free Agency, zobaczymy, jakie ruchy będziemy mieli podczas Free Agency i zobaczmy, właśnie Transaction Report. Będziemy oczywiście standardowo bardziej patrzyli na to, na sign, nie resign. sign Czy właśnie ktoś przenosi się, można powiedzieć. No przynajmniej dobra, popatrzmy też, właśnie, czy jakieś takie absolutne gwiazdy największe będą. Jakby zostawać w zespole, w zespole swoim, No nie patrzmy tylko na takie potężne nazwiska Może powiedzieć: na zostaje w zielonej górze. Denis Rodman zostaje w stoku I tak to wygląda. Na razie tak to wygląda, więc możemy dać Advanced to Next Season. Teraz mamy Draftcast to jest 991, czyli to jest draft class jeden wcześniej przed Shaquillem Onilem, jeśli się nie mylę. To jest draft class i tak, w którym też mamy kilku ciekawych zawodników, jak na przykład Dikembe Mutombo, jak na przykład Larry Johnson. Tacy zawodnicy pewnie będą faworytami do pierwszego wyboru w drafcie. Tak jest. No dobra, więc kolejny sezon właśnie za nami. Nie wiem jeszcze w sumie za niedługo też expansion się pojawi, za niedługo pełna expansion się pojawi ten sezon na pewno właśnie jeszcze będzie bez expansion, możliwe, że jeszcze jeden i potem zrobimy kolejne dwie drużyny dodamy i będziemy mieli już po 10 drużyn na konferencję. Myślę, że taki jest mój wstępny plan, a teraz będę już oczywiście kończył. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.